wyjątkowe jak zawsze każde następne święta Bożego Narodzenia. A dlaczego wyjątkowe? Bo miłość jest wyjątkowa, a to są święta miłości. Najpiękniejsze święta są w górach, przynajmniej dla mnie, a to ze względu na krajobrazy. Z tym, że trzeba brać pod uwagę, iż każdy człowiek ma inne potrzeby. Ja podejrzewam, że są i tacy ludzie, którzy wolą święta spędzać w ciepłych krajach. Na pewno Zakopane ma swój klimat, choćby przez to, że idąc święta do kościoła na pasterkę, zobaczymy ludzi ubranych w piękne góralskie stroje. Usłyszymy w kościele muzykę, kolędy grane przez górali na ludowych instrumentach. Ja myślę, że głównie te czynniki tworzą tą niepowtarzalną atmosferę świąt na Podhalu. My mamy na Kaszubach takie powiedzenie, że Bóg zostawił sobie Kaszuby na koniec, to co mu zostało. Zostało mu góry, zostały mu jeziora, zostały mu lasy, mamy wszystko. Nie musimy jeździć w góry, bo mamy to wszystko na miejscu. I prawdą jest, dlatego chyba jesteśmy tacy, że święta spędzamy u siebie, z rodziną. I też tak zwyczajowo dopiero w drugi dzień świąt wyruszamy gdzieś, żeby kogoś odwiedzić. Wigilia, pierwszy dzień świąt, zawsze z rodziną. A przy okazji mamy sporo takich jakichś zwyczajów, których chyba nie ma gdzie indziej. Na przykład można wyjść w Wigilię za dom, można w całej Polsce wypróbować, jak dziewczyna krzyczy głośno, ho, 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 gdzie jest mój chłop? To z której strony się jakiś pies albo coś odezwie, z tamtej strony przyjdzie kawaler. Proszę wypróbować, to działa. Wisę z Betlejem, wisę z Betlejem, Wiesuinum wiadło. Że matką Westa z nazywicą padło. Chrystusa rodzi nazwę swój bledzi, aniele grają, mandrce witają. Pasturze śpiewają, bidlanta klękają, se daledzu płezna zdają. Zawsze jest atrakcja dla dzieci również, bo my mamy tak zwanych kolędników. Tak zwane gwiżdże. Chodzą gwiżdże, to jest zawsze policjant, diabeł, kozioł, jakiś akordeonista i oni troszkę straszą dzieci, troszkę psocą, ale przy okazji też składają najlepsze życzenia gospodarzom. W zamian trzeba coś dobrego ofiarować, bo kto nic nie da, to się mu potem robi psotę na Sylwestra. I potem może znaleźć swój samochód gdzieś daleko w polu albo bramę wjazdową do swojego domu, na dachu swojego domu. A za to też nie wolno się gniewać, bo to są wszystko psoty pozytywne. Komu więcej zbroją, ten ma lepsze powodzenie w przyszłym roku. Na Kaszubach oczywiście jest dużo miłości, dużo ciepła rodzinnego, świątecznego. Tak jest w waszych domach też, prawda? Ja nie byleś. Jako, że u mnie jest rodzina bardzo muzykująca, więc bardzo szczególne i wyjątkowe zawsze było to, że zawsze sobie graliśmy, śpiewaliśmy kolędy. U nas na Zaorzie obchodzimy święta takim swoim sposobem. Myślę, że troszeczkę inaczej niż w Polsce, trochę inaczej niż w Czechach, ale w sumie są jakieś takie tradycje, które myślę są łączącym takim czymś pomiędzy Czechami i Polską. Jest na pewno ryba, jest sałatka ziemniaczana, jest zupa rybna grochowa, jest łamujemy się opłatkiem, później śpiewamy kolędy, wszyscy razem siedzimy przy stole, są pieniądze pod świeczką na przykład. Każdy ma na każdą porę roku jakby 4 orzechy. No i patrzymy, czy te orzechy są zdrowe, czy niezdrowe i według tego właściwie pójdzie zdrowiem danej osoby. Nie ma, bo cierpia, nie ma, bo cześć, nie.
nas się zbierają znajomi, nieznajomi, rodzina, wszyscy, jacy tylko są i kto chce. Przeważnie takie święta u nas są 300-200 osób, dlatego że nawet te biedniejsze rodziny romskie składamy się po jakieś tam pieniążki, wynajmujemy salę sobie, kupujemy wszystko, co potrzeba, no i po to, żeby być razem wszyscy. Nom prezenty przynosi dzieciątko i wszystkie dzieci czekają na to dzieciątko, co im przyniesie pod ta choinka. Bo wiem, że w innych regionach jest różnie, a u nas dzieciątko. No jeszcze potrawy są inne, także tak zwane moczka, czy tam siemionka. Matkówki. Tak, to są te popularne. A niezależnie od tego, no wyjątkowość też, jako że jesteśmy z zespołu Śląsk, polega na tym, że u nas w zespole od wielu lat jest tradycją, że wcześniej obchodzimy właśnie Wigilię u nas taką zespołową, kiedy mamy możliwość wspólnego śpiewania kolęd, połamania się, podzielenia się opłatkiem. Muszę się przyznać do tego, że w moim domu rodzinnym chętniej słuchało się kolęd niż śpiewało, a ja byłem niechlubnym tego prowodyrem. Natomiast z wiekiem chyba ta chęć do śpiewania kolęd kiełkuje nawet w najbardziej zagorzałym przeciwniku. Chociaż oczywiście przeciwnikiem nie byłem, ale zawsze jakoś łatwiej się słuchało gdzieś tam z adapteru kolędy Mazowsza, tak i tak dalej. Natomiast tego śpiewania domowego nie było. A w tej chwili myślę sobie, że to jest po prostu bardzo, bardzo piękna tradycja.